matka wasza jest kobietą pełną rozumu i serca. Słowa odchodzącego ojca odniosły podwójny skutek, pogłębiły miłość dzieci do niego i wzbudziły podziw dla dzielnej matki. Jej mądrość miała jednak przed nimi zabłysnąć w całej pełni, gdy już ojca zabrakło. Celina, uginając się pod krzyżem samotności, ale pogodzona z wolą Bożą, zajęła się przewiezieniem zmarłego do kraju i pochowaniem w grobowcu rodzinnym w Obrębszczyźnie. Z niezwykłą energią zajęła się uporządkowaniem spraw majątkowych, spłaciła resztę długów, doprowadzając do szczęśliwego końca wszystkie powikłania finansowe. Odczuwając wdzięczność wobec bliskich za okazaną, szczególnie w ostatnich latach, życzliwość, Celina odwiedziła ich wszystkich, dziękując serdecznie. Odwiedziny te na nowo przywołały wspomnienia, zaprowadziły na groby ukochanych, uprzytomniły, że coś się skończyło, przeminęło, nie wróci. Jednocześnie w sercu Celiny zbudziło się dawne pragnienie – oddać się Bogu na wyłączną służbę. Nie wolno jednak poddawać się nadmiernie ani rzewnym wspomnieniom, ani uporczywym pragnieniom własnego serca, bo u boku są dwie żywe, młode istoty, nimi teraz trzeba się zająć w szczególny sposób. W starszej córce Celina dostrzega bezbłędnie powołanie do małżeństwa. Trzeba dziewczynę wprowadzić w szersze grono młodzieży. Pod okiem matki Celinka odbywa swój pierwszy bal na przyjęciu w Warszawie. Jadwinia siedzi przy matce i jest raczej znużona gwarem długiego wieczoru. W rok po śmierci męża Celina zdecydowała się ponownie wyjechać za granicę, tym razem do Italii. Niech dziewczynki poznają kraj wspaniałych zabytków. Obok tego było jeszcze w Celinie mocne przekonanie, że właśnie tam jakoś rozwiąże się sprawa jej przyszłego życia. Po dokładnym zwiedzeniu Wenecji wdowa przybyła z córkami do Rzymu. Październik 1875 roku. W wiecznym mieście Bóg objawi swą wolę nie tylko matce, ale i jej młodszej córce. W kościele świętego Klaudiusza następuje bardzo ważny moment w życiu ich obu. Poznają tu ojca Piotra Semenenkę, przełożonego Generalnego Zgromadzenia Ojców Zmartwychwstańców. Poprzez znajomość z tym zakonnikiem Pan Bóg ukierunkuje dalsze życie Celiny i Jadwigi Bożenckich. Pragnienia matki znajdą zrozumienie u spowiednika. W córce odkryje on i uświadomi jej Boże wezwanie do życia konsekrowanego. Przedtem jednak czeka Jadwinie uroczyste przeżycie pierwszej komunii świętej. Ojciec Semenenko był w Rzymie znany i ceniony. Zakonnice różnych zgromadzeń prosiły go o kierownictwo duchowe, stąd jego szerokie znajomości z wieloma domami zakonnymi. To właśnie on zapoznał nowo przybyłe ze zgromadzeniem sióstr reparatek. Ich przełożona generalna, matka Maria od Jezusa, stała się wielką przyjaciółką Celiny Bożenckiej i jej córek. W kaplicy reparatek Jadwinia przyjęła po raz pierwszy Pana Jezusa 20 kwietnia 1876 roku. Przygotowana przez siostry, otoczona serdeczną opieką ojca Piotra, 13-letnia dziewczynka wyszła na spotkanie Chrystusa z najlepszymi uczuciami i otwartym sercem. Ojciec Semenenko w ciągu 6-miesięcznej znajomości swojej młodej penitentki zorientował się, że ma przed sobą dziecko niezwykle inteligentne, nad wiek rozwinięte i głęboko przeżywające swój kontakt z Bogiem. Odkrył w jej duszy skarb zakonnego powołania. Zachowało się w archiwum zgromadzenia przemówienie ojca Piotra, wygłoszone do Jadwini z okazji jej pierwszej komunii świętej. Chcąc, by siostry obecne na mszy świętej zrozumiały, co mówi, ojciec Piotr wypowiedział swoją homilię po francusku. Dziewczynka od wielu lat znała ten język i posługiwała się nim swobodnie. Zanotowane przez jedną z sióstr kazanie zawiera szereg głębokich myśli. Jezusa Chrystusa nazwał kaznodzieja owocem posilającym człowieka na życie wieczne. On,
Chcę Cię uczynić nie tylko szczęśliwą, lecz mądrą, silną i pewną, że nigdy nie utracisz tego szczęścia. Stanie się tak, gdy dziecko z daleka omijać będzie drzewa rodzące złe owoce, tak nęcące złudnym pięknem. Ale czy będziesz miała siłę, aby unikać i nie dotknąć tego drzewa? Tak, skoro tylko będziesz pożywała dobrze dzisiaj i nadal, odtąd ten boski owoc, który w tym momencie oddaje się Tobie. Dalsze słowa ojca Semenenki mogą dziwić. Nadawałyby się raczej na okazję obuczyn czy ślubów zakonnych. Tak są głębokie i tak wymagające. Czynić coś dobrze to znaczy czynić przez miłość, z miłością i dla miłości. Ten, którego przyjmiesz, jest Twój Jezus, Twój Bóg, Twój Mistrz, Twoja miłość, Twoje życie, Twoje wszystko. Pójdź więc i przyjmij Go i niech On będzie dla Ciebie tym wszystkim i w ciągu całego życia i na całą wieczność. Nie było wątpliwości, czy Jadwinia dobrze zrozumiała słowa swego ojca duchownego. Napisała mu potem, że wraca często do tych słów i przypomina sobie, co wtedy czuła. Pragnie, aby to wszystko na zawsze w niej pozostało. Przyjaźń Jadwini z Chrystusem stała się teraz dla dziewczynki czymś bardziej oczywistym niż do tej pory. Szczerze tęskni do dni, w których pozwolono jej przystępować do Komunii Świętej. Momentem kończącym dzieciństwo Jadwini, a zarazem wprowadzającym ją w życie dorosłych członków Kościoła było bierzmowanie. Otrzymała je w Rzymie z rąk kardynała Leduchowskiego wkrótce po Komunii Świętej, 22 kwietnia 1876 roku. W tym dniu przepisała sekwencję do Ducha Świętego, zaznaczając, że to na pamiątkę bierzmowania. Dary boskiego pocieszyciela trafiły w Jadwidze na podatny grunt. Odtąd praca nad sobą stała się pierwszym zadaniem jej życia. Programowi walki o zdobycie swej duszy dla Boga pozostała wierna do końca. Świadczy o tym notatka Celiny, dopisana po latach na tej kartce z sekwencją do Ducha Świętego. Napisane ręką mojego świętego dziecka. Można dać wiarę tym słowom, gdy się zważy, jak wymagającą wychowawczynią dla swych dzieci była Celina Bożencka.